Kończymy, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci za cały czas Pana nauczeń, które będą tutaj Ojcze w Łodzi. Dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch, On jest w nas i wokół nas. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas krok po kroku dalej, głębiej w serce Boga. My jesteśmy, Ojcze, gotowi na to, aby podczas tych nauczeń przyjmować od Ciebie wszystko, co dla nas masz. My teraz deklarujemy, Ojcze, że my wydamy stukrotny pląsk. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdą demoniczną siłą. W jakikolwiek sposób robiąc wpływać na ludzkie umysły, na emocje, na decyzje i na ciało. My to odsuwamy w imieniu Jezusa. My ustanawiamy w tej chwili, że Słowo Boże będzie przyjmowane jako Słowo Boże. Amen. Amen. Przyjaciele, jest tak. Dla tych, część z Was jesteście tam, przyjrzeli do Warszawy, część nie znam Was, tak? Jestem Światów Ceroński i jestem żoną prowadzimy Kościół w Warszawie, Kościół Mocy. Od 4 lat. Zaczęliśmy go w zera 4 lata temu. Zebrało się 6 osób. W tej chwili to jest około 150 osób, które funkcjonują. Kościół rośnie, rozwija się. Oprócz 4 lata temu rozpoczęliśmy pracę w Polsce. O ile szerszą niż wcześniej. Wcześniej ja byłem ewangelistą tu, gdzie głosiłem w większości wspólnot w Polsce, łącznie z kościołami katolickimi, byłem typowym ewangelistą z drugiej. Ale około 4 lat temu zaczęliśmy służbę apostolską i byliśmy jedyny jak na tą chwilę w Polsce chrześcijański zespół apostolski, zajmujący się budową nowych kościołów. W tej chwili jest to już masa ludzi, to są setki ludzi w różnych miejscach w Polsce. Ruch, który prezentujemy, to jest ruch przebudzeniowy. Ruch związany bardzo silnie z absolutnym przeciwstawieniem się obecnemu nurtowi rozwoju Kościoła. Jesteśmy uznani zarówno przez ruchy protestanckie, jak i katolickie za antychrystów, za zwodzicieli i ludzi, którzy prowadzą innych do piekła. Jak sobie wbijecie w Google antychryst, to wychodzi moje nazwisko. Jedną z pierwszych pozycji. Więc tak to wygląda. Prawda jest taka, że jestem jednym z najlepszych nauczycieli w tym kraju, nie wiem, czy nie najlepszym. Dlaczego tak o sobie mówię? Dlatego, że to jest prawda w ogóle. Czysta prawda. Jesteśmy, to co robimy jest bardzo mocno powiązane z czymś, co popularnie się nazywa ruchem wiary. W innych kręgach zwanym ruchem Kundalini. W związku z tym to nam dodaje jedynie, że tak powiem, pikanterii. Jako ludzie określeni jako sekta, stoimy w absolutnym przeciwieństwie do tego, co ogólnie się nazywa prawdą. Bo to, co się ogólnie nazywa prawdą w naszym kraju, jest systemem humanistyczno-religijnym, który od wielu, wielu lat nie przynosi większych rezultatów w tym kraju. Dlaczego tak uważam? Jako ewangelista przez masę lat przejechałem ten kraj z buszy wszerz. Polska jest jednym z najmniej zewangelizowanych krajów na świecie. W Polsce jest mniej odrodzonych ludzi z Bożego Ducha niż w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie. Jest mniej niż 1% ludzi, którzy poznali Jezusa w tym kraju. W Pakistanie jest 10%. W Pakistanie, gdzie zagłoszenie Ewangelii się ścina głowy. U nas najgorszą opresją zagłoszenia Ewangelii jest to, że ktoś powie, że jesteś heretykiem. Takie u nas są opresje w tym kraju. Więc Polska jest na szarym końcu duchowego rozwoju państw na świecie.
To jest nieprawda, że w tym kraju dzieją się niesamowite rzeczy, jak to się mówi w różnego rodzaju kościołach. W tym kraju na razie jest sprzątanie. Jeśli miałbym powiedzieć, co w ogóle Bóg robi w kraju, chociaż to jest w ogóle głupota mówienie, że coś Bóg robi. Bóg nic nie robi w tym kraju. Będę wam później mówił, dlaczego tak to wygląda. Ale jeśli miałbym tak to powiedzieć na potrzeby tego wstępu, to jest to, że Bóg tu sprząta. 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 Na razie. Nasz ruch ma dwie rzeczy że tak powiem, na tapecie. Chcemy przyprowadzić do Jezusa jak największą ilość ludzi. To jest nasze działanie na zewnątrz. Nie do religii. Do Jezusa. Naszym celem nie jest zaludnianie kościołów, tylko zaludnianie nieba. To jest nasz cel. Zaludnianie nieba. Kościół to jest coś, co jest potrzebne, by można było tu funkcjonować na tym świecie. I potem będę też w kolejnych nauczaniach o tym mówił, ale Kościół nie jest celem sam w sobie. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. A drugą rzeczą to jest to, że wymieniamy doktrynę. Doktrynę, która jest wygięta jak stara gałąź. W tym kraju wierzy się w rzeczy, które nie działają. Dorabia się do nich następnie inne, które mają je wytłumaczyć, dlaczego one nie działają. Tak działa system kłamstwa. I to jest tak gwoli wstępu, więc powiem tak, jeżeli będziecie chcieli być na tych nauczaniach i będziecie tutaj trwali w tym, o czym będę mówił i będziecie to realizować, to w ciągu tego okresu czasu, który będzie trwała ta szkoła, nie wiem, czy ona będzie trwała rok, czy krócej, przeskoczycie o 10 lat w poznaniu Boga, i doświadczycie tysiąckroć większej manifestacji Bożej mocy niż do tej pory. Po prostu. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Rzeczy, które są na dzisiaj dla was niemożliwe, staną się możliwe. Nie będziecie się opierać na człowieku, bo doświadczycie takiej obecności Bożej, że to was po prostu rozpędzi. Nadam wam kierunek. Nadam wam kierunek. Gdzie my doświadczamy rzeczy, które gdzieś są gloryfikowane. Dla nas jest to rzecz powszednia. Teraz w niedzielę na nabożeństwie ludzie przylatywali cali w złocie. Latali do łazienki, żeby się myć, bo nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Żeby to zmyć. No, nie trzeba zmywać, tylko fotografować. Ale tak naprawdę to jest rzecz jakby naturalna. Znaki, cuda, manifestacje, które się dzieją. Ale to wszystko jest ściśle związane z dotykaniem Boga. Z dotykaniem Boga. Ja się narodziłem z Bożego Ducha w 2001 roku, 18 lat temu. Miałem spotkanie z Jezusem w więzieniu w Sztumie, co przemieniło absolutnie moje życie. Ja byłem zawodowym przestępcą. Bardzo bogatym przestępcą i spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się z Bogiem i to absolutnie zmieniło moje życie. Ja wierzę w to, że spotkanie z Bogiem zmienia życie człowieka. Ja nie wierzę w to, że można się spotkać z Bogiem i być takim samym. I nie wierzę też w to, że można prawidłowo chodzić z Bogiem i nie mieć w życiu realnego wpływu i nie mieć w życiu też realnej siły. Chrześcijaństwo jest słabe w Polsce nie dlatego, że ludzie nie mają szczerych serc. Tu jest masa szczerych ludzi w tym kraju. Chrześcijaństwo jest słabe w tym kraju dlatego, że ludzie wierzą kłamstwu. Na kłamstwo nie działa. Nie działa kłamstwo. Można mieć naprawdę szczere chęci, rozumiecie, żeby chwytać stopami. Ale nie będziesz chwytać. Twoje stopy nie są przeznaczone do chwytania. I możesz mieć wielkie, szczere chęci, żeby tak było.
Zaczniemy dzisiaj od prawdy. Zaczniemy od tematu prawdy. Ewangelia Jana. Część będę rzeczy czytał, a część będę prosił tylko, abyście sobie notowali, studiowali je sami. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Od wersetu 31 do 32 jest napisane tak. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 do 32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co wyswobadza? Co wyswobadza? Ja będę też z wami rozmawiał. Na takich zasadach. Ja chcę, żebyście mówili i słyszeli siebie. Bo jak usłyszysz siebie, to usłyszysz swój pogląd. Co tu jest napisane? Co wyswobadza? Poznanie prawdy. Nieprawda. Poznanie prawdy. To są wielkie różnice. Będę wam pokazywał te bardzo subtelne różnice. Prawda jako taka nie wyswobadza. Bo prawda nie wyswobadza. Tak jak kombinerki, które tu położymy, nie posłużą nam do wygięcia drutu, klucz, który tu położymy, nie posłuży nam do odkręcenia śruby. Mimo że on jest, mimo że on ma wszystkie funkcje, ale dopiero użycie tego, rozumiecie, spowoduje efekt. Ten werset pokazuje bardzo ważną myśl Jezusa. Jezus to praktyk. I on zawsze prowadził ludzi do praktyki. On mówi tu przedziwną rzecz. Do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Tu jest napisane. Czyli jest grupa Żydów, która uznaje w Jezusie Mesjasza. Mówią: tak, Ty jesteś Syn Boży. A on przychodzi do nich i mówi tak. Jeżeli... On nie mówi: brawo, uznaliście we mnie Mesjasza. On mówi: trzeba być debilem, żeby nie zobaczyć we mnie Mesjasza. Masowo uzdrawiam chorych, wypędzam demony, wskrzeszam zmartwych. Robię to publicznie. Nie zobaczyć we mnie Mesjasza oznacza nie mieć mózgu. On się w ogóle śmiał z tych, którzy nie rozpoznawali go. Rozumiecie? On się śmiał, mówił: ty niepoważny jesteś. W ogóle... Dlatego on chodził i mówił: kto ma uszy, niechaj słucha. On w ogóle nigdy nie przekonywał ludzi, zauważcie. On nie przekonywał ludzi do siebie. Wiecie, kiedyś specjalnie, jak byłem w Holandii, bo tam mamy też kościół, pojechałem do Antwerpii, bo chciałem zobaczyć tą diamentową ulicę. Tę ulicę, na której jest najwięcej sklepów z diamentami na świecie. Pojechałem na to. Na to specjalnie, tak? I mówię: co to w ogóle? Niesamowitą rzecz zobaczyłem. Zobaczyłem to, że tam, i przede wszystkim to jest obskurne. Bardzo obskurne. To nie przypomina żadnej ulicy, na której są miliony dolarów. Tutaj jest jakaś jezdnia, tutaj jest w ogóle jakiś wiadukt, ale tutaj jest taka ulica. Taka zwykła ulica. I te sklepy są takie zwykłe. Nie ma żadnych reklam. Kiedy szedłem tą ulicą i na każdej z wystaw były setki tysięcy euro w diamentach, tak? To Duch Święty mi powiedział: zauważyłeś, że nie ma reklam? Ja mówię: tak. Mówi: bo diamentów się nie reklamuje, tak jak mnie. Ja nie wymagam reklamy. Ale Jezusa się nie reklamuje. Reklamować można proszek do prania. Ale nie największy skarb na świecie. I on siebie nigdy nie reklamował. I on nigdy nie polecił, żeby reklamować. On powiedział: idźcie i opowiadajcie o mnie. Jak ktoś uwierzy, będzie zbawiony. Nie uwierzy, będzie miał pojechane do końca. I on tutaj mówi tak. Do tych, którzy widzą w nim Mesjasza. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim. Co to znaczy? Jeżeli wy realnie chwycicie się prawdy. Realnie. Nie będziecie tylko chodzić wokół mnie i bić mi brawo i mówić: tak, Ty jesteś Mesjasz. Tylko pójdziecie w to, co ja robię. Pójdziecie za każdym moim słowem. Pójdziecie za każdą moją koncepcją. Wtedy, tu jest greckie słowo ginosko, poznacie. Poznacie. A słowo ginosko
jest słowem używanym na akt seksualny męża i żony. Poznać Boga, to w Grece jest to samo słowo, te poznać, tak, co mieć seks z żoną czy z mężem. To jest tak głęboka formuła poznania. Ginosko. Ja mówię tak, jeżeli wy ginosko prawdę, czyli jeżeli wy tak głęboko poznacie, czyli doświadczycie to, czego, o czym ja uczę, krótko powiedziawszy, zaczniecie to realnie praktykować, to to coś was wyswobodzi dopiero. Bo dzisiaj to nie jesteście wyswobodzeni. A oni w nim Mesjasza uznają. Kupa ludzi mówi, że Jezusa poznała. Kiedyś w jednym kościele zielonoświątkowym robimy ewangelizację. Duży kościół w Polsce. Kiedy wezwałem do nawrócenia, wyszła połowa kościoła. Łącznie z drugim pastorem. Nie wyszedł oficjalnie. Podszedł do mnie później. Mówi, dzisiaj poznałem Jezusa. 20 lat był drugim pastorem. 20 lat. Jedna rzecz, którą mu obiecałem, to to, że nigdy nie powiem, jakiego był kościół, bo tam dalej jest drugim pastorem. Po 20 latach chłop nawrócił. Spotkał się z Bogiem. Co on robił przez 20 lat wcześniej? Co on opowiadał z tej kazalnicy ludziom? Jakie on dawał doradztwo? Rozumiecie? Kupa ludzi nigdy nie poznała go. Nigdy go nie poznała. Dlatego kościół taki jest, jak jest. A następna grupa ludzi nigdy nie sięgnęła głęboko po jego prawdy. Mówi, o, jestem z Jezusem, halleluja. Wyznaję Jezusa swoim Panem. Ja mówię, wiesz co? Papugiem na poczuć wyznania. Jak mi powiesz, że przez to, że papuga Aram mówi, Jezus jest Panem, ona idzie do nieba, to mamy kłopot. Tak. To każdy może wyznać. Rozumiesz, że to chodzi. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, co on do nich mówi. Czy wy realnie ruszycie w praktykę? Prawda musi być spraktykowana w życiu, w innym wypadku ona nie przyniesie wyzwolenia. Jeżeli my chcemy realnej wolności, to nie możemy się zadowalać tym, że my wiemy, że był jakiś taki moment w naszym życiu, że powiedzieliśmy, Jezus, Ty jesteś moim Panem, a potem usiedliśmy na dupie i tak siedzimy. Potem się dziwimy. O co tu chodzi? Przecież Jezus jest w moim sercu. Czemu mi tak w życiu idzie? Albo inaczej, czemu mi tak nie idzie w życiu? Czemu nie jestem rozpędzony jak ten Jezus? Czemu ja tak nie mam? Czemu siedzę w potępieniach, w oskarżeniach? Czemu nie radzę sobie z prostymi elementami życiowymi? Kupa ludzi w ogóle do Jezusa przychodzi i okazuje się, że przestaje sobie radzić w życiu. Przed nawróceniem byli bardziej zaradni niż po nawróceniu. Bo oni nie wiedzą teraz, za co się mają wziąć. Oni nie wiedzą w ogóle, co Pan mówi. Oni nic nie wiedzą. Punkt wyjścia rozwoju chrześcijanina to głębokie poznanie prawdy. To głębokie zaangażowanie się w prawdę. To decyzja o tym, że ta prawda Ciebie zdominuje. On to powiedział do tych ludzi, którzy twierdzili, że go znają jako Mesjasza. Wiecie, jaki był skutek? Awantura. Kamieniami zaraz w niego rzucali. Zaraz były kamienie. Mówią, my jesteśmy synami Abrahama. Od razu się odwołali do swoich religijnych korzeni. Rozumiem? Od razu w religię poszli. Od razu natychmiast się wycofali. Od razu, jak tylko wjechał i powiedział do nich, jeżeli nie pójdziecie za prawdą, to nie będzie żadnej wolności w was. To, co będziecie prezentować, to będzie albo religia, albo humanizm. Na razie teoretycznie wiecie. Ale czy poszliście za tym? Oczywiście my tu wiemy, że tutaj chodzi o ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. Ja już teraz nie dotykam tych tematów, bo to nieważne jest. Ważne jest to, jaka duchowa myśl tutaj za tym idzie? Poznanie prawdy wyswobadza. Z czego? Ze wszystkiego. Z każdego problemu natury duchowej, psychicznej, fizycznej. Nie ma innych problemów. To problemy natury duchowej, psychicznej, fizycznej. Nie ma innych problemów na świecie. Te trzy problemy istnieją. Jakikolwiek swój problem weźmiesz, to podciągniesz go pod któryś z tych elementów. I teraz poznanie prawdy Cię wyswobodzi.
Nie moc. To nie moc wyswobadza. Moc jest jak panadol. Ja masę ludzi uzdrowiłem. Rozumiecie? Widziałem uzdrowienia nie na YouTubie, tylko pod naszymi rękoma. Widziałem, jak wracał wzrok, słuch, jak się zrastały kręgosłupy. Rozumiesz? Widziałem demony, które wychodziły, kiedy wyrzucaliśmy Belzebuba z kobiety. Kobieta ponad 100 kg wagi została podniesiona do góry. Podniósł ją do góry. Jak ją rzucił przez całą w ogóle salę, rozumiecie? To tylko zdążył człowiek stół odciągnąć, bo by ją zabił. Przemówiła czystą angielszczyzną, z oksfordzkim w ogóle akcentem. Tak, słowa po angielsku nie rozmawiała. Rozumiecie? Światło przysiadało. Widziałem różne rzeczy. Ale to była moc. Ja zawsze mówiłem, póki ja jestem przy tobie, demon nie wróci. Ale ja potem idę do domu. A ty zostaniesz i albo będzie w tobie prawda, albo nie. On do mnie nie przyjdzie, bo we mnie jest prawda. Bo ja mam głębokie spotkanie z prawdą każdego dnia. Bo ja jestem fanatykiem prawdy. Bo ja prawdę mam w małżeństwie, ja prawdę mam w relacjach z dziećmi. Ja jestem taki sam w kościele, jak jestem w domu. Ja się tak samo wszędzie zachowuję. Moc jest mocą. A prawda jest czymś, co jest stałą rzeczą. I głębokie zaprzyjaźnienie się z prawdą, pójście za tym na maksa, to wyswobodzi każdego człowieka z najdrobniejszego problemu życiowego. Tam też jest miejsce na moc, na stosowanie władzy, tam jest wszędzie miejsce. W Polsce się biega po konferencjach, ktoś przyjeżdża, o, przyjechał ktoś, komu towarzyszy jakaś moc. Ludzie lecą, połóż na mnie ręce. Kładzie na nich ręce człowiek, robi im się lepiej na jakiś czas. Potem abarot z powrotem. Obrót jest. Dlaczego to wróciło? Ja mówię, dlaczego miało nie wrócić? Mówię, nie rozumiem ciebie. 70% ludzi uzdrowionych na konferencjach uzdrowieńczych z powrotem jest chorych w przeciągu tygodnia dwóch. Oni nie wiedzą, co mają zrobić dalej. Oni nie wiedzą. Nie rozumieją, że muszą zbudować wiarę osobistą, żeby w ogóle przez tą osobistą wiarę mógł móc odeprzeć atak. Dziwią się, czemu diabeł wraca. Ja mówię, no bo taki ma zawód. Charakter też ma taki, to menda społeczna. Chce żyć w człowieku. Rozumiesz? Nie posiada własnego ciała, nie ma możliwości, prawda, funkcjonowania. Bardzo, ja to bardzo obrazowo mówię w tej chwili. Potrzebuje człowieka, żeby żyć i egzystować. To czemu ma nie wracać? Czasami ludzie przychodzą mi pomóc się o mnie, żeby diabeł więcej do mnie nie przedział. Mnie to się pomodlę o twoją śmierć. Zrób mi tak. Umrzesz, pójdziesz do nieba, on tam cię nie dotknie. Załatwimy sprawę raz na zawsze. Bo póki chodzisz tu po ziemi, bo te bydle będzie wracać. On będzie wracał. Bo to, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha, to jego to nie obchodzi w ogóle. On tak samo będzie chciał żreć twoją psychofizyczność, jak psychofizyczność człowieka nieodrodzonego z Bożego Ducha. Jemu nie zależy, co on żre. Ważne, żeby to był człowiek. Ktoś mówi, a to Pan mnie nie chroni. Nie, nie chroni cię. I dowiesz się dzisiaj, dlaczego tak jest. No już może dzisiaj nie, bo troszkę się tu. To ty musisz coś zrobić z tym, co Pan dał, aby to mogło działać. To ty musisz brać te klucze, te wkrętaki duchowe. Rozumiesz? Ty musisz to zrobić. Ty musisz to zrobić. Ty. Pan ci tego nie zrobi. Pan dał, położył, tak? I powiedział, bierz, działaj. A on to dał. W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie. Jest to dane. Prawda. Czym jest prawda? Prawda, przyjaciele, to zgodność ludzkich przekonań, osądów, toków myślowych
emocji i decyzji oraz działań ze stanem rzeczywistym. Prawda to jest zgodność całego człowieka. Zgodność ze stanem rzeczywistym. Co to jest stan rzeczywisty? List do Kolosan 2:17. Czyli prawda to jest zgodność ze stanem rzeczywistym. Kolosan 2:17. Jest napisane tak. Wszystko to są rzeczy i cienie, wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Co to jest stan rzeczywisty? Rzeczywistością jest Chrystus. A więc rzeczywistość to jest Chrystus. Tylko to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli my rzucamy temat, rzeczywistością jest Chrystus, czyli Chrystus jest prawdą, to mamy dalej do czynienia ze sloganami. Są slogany. No to co to dla nas w praktyce oznacza? O, Chrystus jest prawdą. To nic nie znaczy. Zajem z trudną. Tak jak powiedzieć, proszę Ciebie, że prezydent i wymienić jego nazwisko, to jest prezydent. Co z tego, że Ty wiesz, co to z tego, że Ty znasz, bo wiesz, że Ty wiesz, kto jest prezydentem Polski? Jak Ty go nie znasz? Ty go nie znasz. Ty nie masz do niego prywatnego numeru telefonu. Ty nie możesz dzisiaj sobie wsiąść w samochód i pojechać do niego i porozmawiać. Ty nie możesz go poklepać po plecach, tak? I powiedzieć, przyjacielu, mam sprawę. A wiesz czemu? Bo jak się tam zbliżysz, to smutny pan z Biura Ochrony Rządu przedstawi Ci kupę do 12 mm do głowy i powie wąfron. A jesteś już Polakiem. A to jest mój prezydent. Ale wizyta się skończy z rufą przy głowie. Co to z tego, że Jezus jest Panem, Jezus jest prawdą, jest rzeczywistością? To są slogany. Jeszcze nikt nie najadł się patrząc na reklamę jedzenia. Chrześcijaństwo w Polsce jest przesiąknięte informacją. Jezus jest rzeczywistością. Co to znaczy, że Chrystus jest rzeczywistością? Po pierwsze, to jest to, kim jest Chrystus. Kto to jest? To jest rzeczywistość. Po drugie, to jest to, co zrobił dla nas Chrystus. Po trzecie, to jest to, kim ja jestem w Chrystusie. Po czwarte, to jest to, co robi dla mnie Chrystus teraz, w tym momencie. Po piąte, to jest to, co ja mogę robić w Chrystusie teraz. Informacje te są kluczowymi informacjami do zobaczenia, czym jest rzeczywistość. I te informacje zaczynają krok po kroku wprowadzać nas w praktykę. One nas wprowadzą w praktykę. W praktykę. Punkt wyjścia. Ewangelia Jana 17:17. Jezus odezwał się i rzekł. Ewangelia Jana 17:17. Czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Widzimy, że Jezus oczyszcza ludzi, wyprowadza ich z kanału. Obejrzyj to sobie w formie Nowego Narodzenia. Ale tylko jeden z nich, czyli 10%, tak? Rozpoznaje realną rzeczywistość. To jest proroczy ogląd Kościoła. 10%. W Polsce 1. 10 to szczyt. Kraje, w których jest 10% narodzonych z Bożego Ducha ludzi, tak, są uznawane za kraje, gdzie realnie przebudzenie zadziałało. Tam, gdzie 10% to tam jest realny ruch przebudzenia. Już. Rozumiesz? Dzisiejsi badacze Kościoła śmieją się, bo w Stanach Zjednoczonych co czwarty obywatel przyznaje się do tego, że jest odrodzony z Bożego Ducha. Ten Derek Prince powiedział, gdyby w tym kraju było 25% ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, tak, to by je odwrócił.
Gdyby to czwarty Amerykanin był narodowy z Bożego Ducha, to dość ciema jest. 10% realnie rozpoznaje zjawisko prawdy. Czyli 10% wie to, kim jest Jezus. 10% wie, co zrobił Jezus dla nas. To ja powiem. Ja głoszę prostego Chrystusa ukrzyżowanego w praktyce. I dlatego jestem nazywany antychrystem. To jest szok. Szok. Ja niczego więcej nie głoszę. Niczego. O czym mówił Jezus. Tylko ja to przekułem na praktykę. Jak on powiedział tak. Czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Gdyż napisano, że bogami są, i tam jest hebrajskie słowo Elohim, bogami sędziami. Czyż nie wiecie, że bogami sędziami jesteście? Gdyż napisano, że bogami sędziami są ci, których doszło Słowo Boże. I teraz popatrz. I bierzesz mikrofon i mówisz przed mediami tak. Jestem jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Przyjdź do mnie. Położę na ciebie swoje święte ręce. I będzie to to samo, co by zrobił Chrystus. Wiesz, co się zaczyna? Wylewa się hejt. Co ja zrobiłem? Tylko uwierzyłem w prawdę, o której powiedział Jezus. Nic więcej nie zrobiłem. Nazwałem się tym, kim nazwał mnie On. Uwierzyłem w to, co powiedział On o mnie. Kiedy czyta przeciętny chrześcijanin list do Efezjan, jest napisane, że z Chrystusem siedzimy w okręgach niebieskich. Wszyscy halleluja. Ale kiedy publicznie powiesz tak, pamiętam, zaprosiła nas wszystka do rozmów w toku. Pojechaliśmy i powiedziałem, że zamordowałem człowieka. I że pozostawił 6 dzieci. I powiedziałem, że uwierzyłem w Jezusa. Że umarł za moje grzechy i za ten też. I powiedziałem, że nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Tam ludzie zaczęli wstawać ze sceny i krzyczeć do mnie. Jak pan śmie? Jak pan może tak mówić? A ksiądz się do mnie tak. Ja mówię, posłuchajcie. Nie tylko nie mam wyrzutów sumienia, ale obecnie siedzę z Jezusem na tronie i w moim ręku jest wszelka władza. Ludzie, żeby to nie było publiczne spotkanie przed telewizją, to we mnie rzucali czymś. Jeszcze mówię tak do tego księdza, prawda? A on mówi tak. Bo co on ma powiedzieć? Ja nie robię nic innego, jak w sposób praktyczny, tak? Określam to, co powiedział Jezus o mnie. Ale tylko 10% to łapie. Tylko 10%. Jezus pyta, gdzie jest pozostałe 9%? Gdzie jest pozostałe 90% mojego kościoła? Gdzie? Gdzie jest 90% mojego kościoła? Gdzie oni są? Gdzie jest ich ogląd rzeczywistości? Czemu tylko jeden wie, kim ja jestem? Czemu tylko jeden wie, co ja zrobiłem? Ja popełniłem wszystkie możliwe grzechy jakieś. Takie w ogóle... No może jakieś nie popełniłem, nie wiem. Byłem zawodowym przestępcą w ogóle. Produkowałem narkotyki. Ja dzieciom dawałem amfetaminę łyżkami, żeby mi piwnice sprzątały i samochód był. Rozumiecie? Byłem zboczony seksualnie od góry do dołu. Teraz o co chodzi? Przychodzę do Jezusa. Jak zaczęła się moja publiczna służba, to miałem przez kilka lat takie informacje, pan powinien wisieć. Ja mówię, no. Ale nie wiszę, to się popularnie nazywa łaska. Nie zasłużył na przychylność Boga do człowieka. Jestem czysty jak pierwiosny. I to jest bolesne,
tylko 10% Kościoła jest w stanie przyjąć. I to jest proroczy ogląd sytuacji. Rozumiecie, dlaczego Kościół ma problem? Dlatego, że te fundamentalne rzeczy, kim jestem w Chrystusie, co teraz Chrystus robi dla mnie, teraz. Jak powiemy, że Jezus jest naszym wstawiennikiem, krew Jezusa nas otacza, wszyscy halleluja, halleluja, na każdym słowie. Ale jak powiem tak, słuchaj. Czy wierzysz w to, że wszystkie twoje grzechy przeszły, są przebaczone? Tak! A czy wierzysz w to, że wszystkie twoje grzechy teraźniejsze są przebaczone? To jest lekkie wahanie, ale jeszcze większość powie tak. A bym tak, a czy wierzysz w to, że wszystkie twoje grzechy przyszłe są przebaczone? Milczenie, jak? Aby czy ty to wierzysz? Idziemy dalej. Czy wierzysz w to, że Bóg nie widzi twoich grzechów? Czy w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że popełniasz najbardziej ohydny czyn po swoim odrodzeniu i Syn Boży natychmiast wstaje z tronu, staje przed Ojcem, mówi: tato, to nasz chłopak, nasza dziewczyna. I Ojciec mówi: skoro tak twierdzisz, Bóg nie widzi grzechów. On się na nikogo nie gniewa, bo on cały gniew wylał na Jezusa. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie może pójść do piekła, bo nie istnieje coś takiego jak odejście od Boga. I to jest szok, jak się o tym mówi. Ludzie mówią: jak to? Ano, tak to. Bo nie wiesz, co Jezus robi dla ciebie teraz. Zapomniałeś o tym, co święty Jan powiedział. A gdyby ktoś z was zgrzeszył? Mam orędownika w niebie. Kiedy to się tak czyta, to jest halleluja. Ale kiedy zaczynasz o tym mówić w sposób bezpośredni, dzwoni do mnie ktoś z kościoła i mnie płacze przez telefon. Przespałem się z nią. Ja mówię: czego panikujesz? Urwałeś jej nogę? Nie. To co tu ci chodzi? No bo się przespałem. Ja mówię: to nie śpi z nią więcej. No. Po co ty śpisz? Żona twoja? Nie. Albo się mówi o żonie. Milczy przez ten telefon. Mówi: pastorze, ja myślałem, że ty mnie, że ty będziesz krzyczał. Ja mówię: ale dlaczego mam krzyczeć? Nie rozumiem, o co tobie w ogóle chodzi. Ty masz dziwaczne podejście do tego zjawiska. Pokuta nie polega na tym, że ty się mnie tutaj drzesz przez ten telefon. No. To nie jest pokuta. Mówię: Boga nie obchodzi, że z nią spałeś. Co? Ja mówię: to. Jezus umarł 2000 lat temu na krzyżu Golgoty za to, że jest z nią spał teraz. Uspokój się. Nie panikuj. Panika jest gorsza niż faszyzm. Co mam zrobić? Przestań spać mnie. I przestań mnie pieprzyć głupoty nareszcie. Idź, obmyj się w krwi Jezusa, dawaj do roboty. Trzeba głosić Ewangelię. Uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych, a nie siedzieć przy ciebie w grajdołku nieszczęścia i się zastanawiać, że poszedłeś do łóżka. Wolę 100 razy słuchać, że ktoś poszedł z kimś do łóżka, rozumiecie, niż słuchać plotkujących chrześcijan jeden na drugiego. Bo to jest gorsze. Gorszy syf. Gorszy syf. A to wszystko wywraca cały nasz system do góry noga. A to jest prawda. To jest prawda. Chrześcijaństwo to nie jest religia. To nie jest system moralny. Bóg jest niemoralny. W ogóle Bóg to jest niemoralna postać. To w ogóle on jest niesprawiedliwy po ludzku. Człowieku, co to jest ta ludzka sprawiedliwość? Kto ma, temu będzie dodane. Kto nie ma i to, co myśli, że ma, będzie mu zabrane. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest, że dla niego tak samo ważną osobą jest dziecko, które jest gwałcone przez pedofila, jak i pedofil, który gwałci to dziecko? Co to w ogóle za historia jest? Gdzie tu sprawiedliwość? Jaka sprawiedliwość? W ogóle to jest ludzkie. Adam was Ewą nago stworzył, mówi: latajcie tam ze człowieku. I się zabawiajcie pod drzewami, człowieku. Co to jest? A ja się będę przyglądał i będę szczęśliwy. Co to w ogóle jest?
A mówi tam drzewo i poznania dobra i zła, to tylko nie jedźcie z niego, żebyście się nie dowiedzieli, co to moralność, bo się ubierzecie. Co to jest? Jaka się ma do naszego systemu, który jest cały, który jest wtłoczony w nas? Rozumiecie, to jest wielka różnica między tym, w czym człowiek żyje, a tym, co jest prawdą. I przebicie się przez to jest przebiciem się jak przez matnię. To jest trudne. Trudne. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby życie chrześcijanina, ono było oparte na prawdzie. Ja nie grzeszę nie dlatego, że ja się boję. Nie. Tak samo jak nie zdradzam mojej żony, nie dlatego, że ja się boję rozwodu. Się w ogóle nie boję rozwodu. Mnie nie trzyma przy mojej żonie papier za 80 zł. Tak? Mnie trzyma miłość przy niej. A nie papier. Ja tym papierem co mogę dobro podeszyć. Tak jest w ogóle, taka jest prawda o tym papierze całym. Bo byśmy żyli w Zimbabwe, to byśmy nie mieli tego papieru. To w Polsce był potrzebny. Tak? W Zimbabwe bym siedział w namiocie razem z nią, człowieku i koniec. Nikt by nie powiedział nawet, ale bardzo nie po ślubie jesteście, czy nie jesteście po ślubie. Jak byśmy ścigo latali, człowieku, rozumiesz? Bawoły łapali. To kulturowe, rozumiesz? Tak u nas mamy, no u nas tak mamy, żyjemy w tym kraju, trzeba się stosować, bo inaczej w ogóle nie będą nas poważnie brać. Ale nie róbmy z tego w ogóle histerii. No, miłość mnie trzyma przy mojej żonie. Miłość! Tak samo jak miłość trzyma mnie w miejscu, tak? Niechęci do grzechu, a nie prawo, bo nie mogę, wszystko mogę. Ktoś mnie zapytał, to ja mogę ćpać, ja mówię, idź ćpać, człowieka, lubisz ćpać? No ja nie lubię, 3 razy od kokainy umierałem, więc nie będę. Starczy. Nie ćpam z wyboru, a nie z lęku, że się Bogu nie spodobam. No Bogu się Chrystus podoba i to jest wystarczające. Ludzie mówią, będę żył tak, żeby się Bogu podobać. Mówię, to się zajedziesz równo, jak koń szmaciarza przez całe życie. Będziesz sfrustrowany i załamany. Się Bogu będziesz podobał jeszcze. Co to? Nie masz co człowieku tak tu ciężko na tej ziemi, czy się będziesz Bogu podobał. Bogu się Chrystus podoba. A ty masz uwierzyć, że jesteś w Chrystusie. Jak się Bogu Chrystus podoba, a ty jesteś w Chrystusie, to mu się podobasz obligatoryjnie. Z gruntu, z natury. Bo jesteś w Chrystusie. Ale to są prawdy, które w ogóle ludzie mówią, ale jak to? A co? A to jak ja mam? A ja mówię, ja nie wiem, jak masz żyć. Ale to już rozumiesz, to jest fajne. Był przypadek, przyjaciele. To jest fakt. To się działo chyba w XVIII wieku, jak pewien człowiek, podróżnik, bogaty człowiek, popłynął do jednego z afrykańskich krajów i tam był handel i trafił między innymi na rynek handlu niewolnikami. I on tam się temu przyglądał, bo on jeździł, pływał sobie po całym świecie i obserwował sobie różne rzeczy. Pisał o tym też. I on zobaczył, że to było tak, że wystawiało się ludzi pojedynczo i tutaj był tłum osób i było szacowanie, ile wart, ile nie wart, no i zwykły handel niewolnikami. I kiedy on tam stał, wyprowadzili taką młodą murzynkę. Młodą dziewczynę, ładną. No oczywiście miała duże notowania. I on słuchał i zawsze się włączył w licytację. I on przelicytował tych ludzi, którzy tam stali. I on zapłacił za nią. Przyszedł i on ją kupił. I on kazał jej wypisać akt wolności. I oni wypisali jej ten akt wolności. I on jej to dał i powiedział, jesteś wolna. I on poszedł. I on odszedł stamtąd. I ona nie wiedziała, co ma robić. Ona była urodzona w niewoli. Ona nie miała pojęcia o wolności. Zaczęła za nim biec. Bo on był jej panem. Na tyle, na ile był w stanie się porozumieć, zaczął z nią rozmawiać. I ona mówi mu, pokazuje, że jestem twoja, co mam, o co ci chodzi. A mnie pokazuje i mówi, ale wolna jest. Ale jestem twoja, on mówi, ale ja ciebie nie chcę. Ja nie potrzebuję cię. Uwolniłem cię.
Ci wolność. Nie po to, żeby Cię mieć. Bóg nie posłał Chrystusa na ziemię po to, żeby Cię mieć. Bóg posłał Chrystusa na ziemię, żeby Cię uratować. A co Ty potem z tym robisz, to jest Twoja prywatna rzecz. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że jesteśmy własnością Boga. Nie na zasadach takich, że On uzurpuje sobie tą własność. Ty musisz wybrać teraz, czy Ty chcesz w ogóle za Nim pójść. On Cię uwalnia, On Cię zbawia. Ale tylko na poziomie miłosnym możesz dalej iść za Nim. Bo Jego nie interesuje działanie na poziomie prawa, rozliczanie Cię z grzechów, czy Ty zrobiłeś to, czy Ty zrobiłeś tamto. On nie zajmuje się w ogóle karaniem, On nie zajmuje się błogosławieniem. To są wszystko głupoty. Załadowane w nas. Że On za dobre wynagradza, za złe karze. Nie ma takiego Boga. Jest Bóg, który w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uwierzyłeś w Jego niezasłużoną śmierć za Twoje grzechy. Uwierzyłeś w Jego zmartwychwstanie w ciele. Jesteś wolny jak dzik na zakręcie. I gdybyś dzisiaj umarł, pójdziesz do nieba. Bez względu na to, czy będziesz prowadził życie podłe, czy nie podłe. Ja nie wiem, czy istnieje większa miłość. Ja nie znam. I teraz moja reakcja na ten akt miłości, czyli moja reakcja na tą prawdę, wiecie, jest jaka? Boże, ja Ciebie kocham. Zakochałem się w Tobie. Ja się nie boję Ciebie. Ja nie będę zmieniał swojego życia dlatego, żeby Ci się podobać. Ja będę zmieniał swoje życie z wdzięczności. Ja z wdzięczności będę teraz się uświęcał. Ja z wdzięczności będę teraz szerzył królestwo. Ja z wdzięczności będę brał diabła za łeb i będę mu stawał na karku. Z wdzięczności. A nie dlatego, że mnie rozliczysz z czegoś. Tak, ja wiem, że jest sąd ku nagrodom, o tym też będę was uczył. Ale to nie mówimy dzisiaj o tym. Mówimy o tym, że Bóg, On mówi, czemu tylko 10% moich ludzi czai w ogóle to, kim jestem, co zrobiłem, kim są we mnie, co robię dla nich teraz, co mogą robić oni we mnie. Dlaczego? To jest ten ból i ten dramat całego zjawiska. Poznanie prawdy jest kluczem dla naszego funkcjonowania. Musicie poznawać prawdę. Te słowo ginosko tłumaczy się jako odkrywanie, zgłębianie, badanie i doświadczanie. Czyli ono idzie bardzo głęboko. Musicie być zainteresowani prawdami Bożymi. Musicie być głęboko zainteresowani, kim jest Jezus. Co zrobił dla nas Jezus? Ludzie, ja na tym życie spędziłem. Życie. Ja wiem, co dla mnie zrobił Jezus. Dlaczego diabeł nie może przyjść i mnie oskarżać? Czemu on mnie nie oskarża? Ludzie przychodzą, diabeł mnie oskarża. Ja mówię, ale jak to, co to robi? Powiedz, jak to się dzieje, że cię diabeł oskarża? Siada przy tobie i co ci szepcze, coś? No bo on mówi, że przypomina mi grzechy. Co zrobił dla Ciebie Jezus? Przebaczył Ci grzech? Przebaczył. No to natrzyj na diabła. Natrzyj na niego. Rozumiem, co przeżywasz, bo też to kiedyś przeżywałem. Pamiętam, jak nasza córka była mała. Zawsze chciałem ją usypiać. Miałem bardzo wyśrubowany czas i to była moja komora. Ona usypiała około 40 minut. I codziennie miałem taką komorę. Ja pamiętam, przez 6 miesięcy podczas tej komory ogłaszałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Co to oznaczało? Ja zbadałem temat takiej prawdy, że jestem sprawiedliwością Bożą. Ja zbadałem to na podstawie pisma, na podstawie doświadczeń też innych ludzi. Okazuje się, że bycie sprawiedliwością Bożą
to oznacza, że przypisane nam są uczynki Jezusa. Najkrócej powiedziawszy. Że to, co zrobił Jezus, przypisane jest nam. Ja chodziłem i ogłaszałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Mówiłem, jestem święty jak sam Jezus. Jestem taki jak Jezus. Jestem doskonały jak sam Jezus. Wszystkie uczynki Jezusa są przypisane mi. Nie potrzebuję się starać, ani nie potrzebuję w jakikolwiek sposób potępiać się, jeśli nie zrobię czegoś należycie. Bóg nie ma żadnego, on nie dotyka ani mojej porażki, ani mojego sukcesu. Jego to w ogóle jakby nie obchodzi. On jest wpatrzony w Jezusa. Ojciec jest wpatrzony w Syna. Ludziom się wydaje, że Bóg nas obserwuje. Ja mówię, Bóg to w ogóle nie widzi w zasadzie Ciebie. Mówię, rozumiesz, jak to jest bardzo poważna rzecz. Bóg w zasadzie Ciebie nie widzi. On widzi Jezusa. Wiecie, o co chodzi z wcieleniem? Bóg ratuje ziemię. Bóg. Ja nie wiem, jak Wy sobie Boga wyobrażacie. Większość ludzi bardzo krzywo wyobraża sobie Boga. Jak ja na przykład zapytam ludzi tak, gdzie jest Bóg? To ludzie mówią, w niebie. To jest takie teksty są w ogóle, nie? Ja mówię, człowieku, gdyby Bóg gdzieś był, w jakimś miejscu, tak? To oznaczałoby, że jest jakieś miejsce większe niż on. I koniec. I zaczynają mieć bardzo poważny problem teologiczny. Bo jest coś większego niż Bóg. Ale święty Paweł mówi takie coś. W Nim wszyscy żyjemy, w Nim wszyscy się poruszamy. Kiedyś zapytałem pewnych pastorów, gdzie jest diabeł. I na podstawie tego wersetu pokazałem im, że wewnątrz Boga. I oni mówią, ty jesteś nienormalny. Ja mówię, nie. Ja jestem nienormalny. Ja mam dowód na podstawie tego, że przebywałem w szpitalu psychiatrycznym. Przepadało mnie od A do Z, łącznie zalepne encefalogramy w mózgu. I mam taki zapis neofita, czyli nawrócony. Ja nawet osobowości nieprawidłowej nie posiadam. Jestem bardzo zdrowy psychicznie. To w Bogu wszystko jest. Bóg to nie jest gdzieś. Boga nie ma gdzieś. Dlatego On się wciela, bo On w żaden sposób nie może mieć kontaktu z człowiekiem innego. Proszę bardzo, idź na mrowisko i pogadaj z mrówką. Przekonaj ją, że źle czyni. Zrób to. Jesteś przecież człowiekiem, a ona jest mrówką. Proszę. Wiesz, co musisz zrobić? Stać się mrówką, załadować się do mrowiska, wejść w kulturę życia, nawiązać z nimi głęboki kontakt, przekonać resztę mrówek, żeby ci zaufała. Rozumiesz? I w tym momencie, na tym poziomie, przekazać im prawdy, że są w błędzie. I to zrobił Bóg! 2000 lat temu On się wciela! Bo On się nie może z ludzkością porozumieć. Bo to nie jest, rozumiem, Gandalf, Władcy Pierścieni, który siedzi z Lachą, gdzieś tam człowieku w niebie. Takiego Boga ludzie widzą. To jest wszystko po to, żeby jakoś to sobie poukładać, bo ludzie muszą sobie coś poukładać jakoś, rozumiecie? No muszą coś nazwać jakoś. To fajnie filozofia mówi, że w ogóle jak mówisz o Bogu i napiszesz Bóg, to od razu to musisz skreślić. Bo sam fakt użycia tego słowa na stwierdzenie, że Bóg jest Bogiem, umniejsza Boga. Bo mu nazwę dałeś. Nazwę. Bóg jest. A skąd ty wiesz, że to Bóg? Że to Bóg się mówi Bóg. A skąd ty wiesz? Wiesz, dlaczego tak się mówi? Bóg, Bóg? Bo tak weszło to w kulturę. To jest ludzkie. To jest ludzkie słowo. Ludzkie. Ludzkie. To tak jak jest umowne, że stół to stół, krzesło to krzesło. To umowne rzeczy są. Bardzo umowne. Rozumiecie? Bardzo. To jest w ogóle bardzo umowne, że Bóg to Bóg. To w szkołach filozoficznych już uczą, mówisz Bóg, to od razu to przekreśl, tak? Bo tylko umniejszasz. Bo już mu coś dałeś. Do niego nie można nic dołożyć, jego nie można nazwać. Dlatego jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. Nikt nigdy nie widział. Dlatego On się wciela. I teraz zobacz.
Tylko w Jezusie Chrystusie. On jest dla nas poznawalny. Tylko w Jezusie Chrystusie my Boga możemy dotknąć. Możemy Go poznać. Dlatego prawda, ona jest dostępna poprzez życie, przekonania, koncepcje, metody działania Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co Jezus powiedział, wszystko to, co Jezus prezentował, najdrobniejsza emocja Jezusa jest prawdą. Ja do ludzi mówię tak, chcesz się dowiedzieć, czy dobrze czujesz, czy źle czujesz? Zobacz, jak odczuwał Jezus. Zobacz. Bo jak odczuwasz inaczej, na przykład widzisz religię, ale religia cię wcale nie rusza. Chodzisz sobie, a co to religia? Ho, 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 ho. Tak? To masz krzywo w głowie. Bo Jezus wchodzi do świątyni i widzi religię, tak? I bierze bat, tak? I leje towarzystwo. O, to jest zdrowa emocja. Każda, która odchodzi od tej emocji, jest chora. 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 Rozumiem, on się wzrusza, on w ogóle... A przede wszystkim to, co robi, to bardzo mocno staje na prawidłach Bożych. Bardzo mocno. Bardzo mocno. On nigdy nie wychodzi poza te prawidła. Ma zupełnie inne podejście do śmierci. Zobaczcie. On przychodzą i mówi, Panie, wieża się zawaliła tam w ogóle, bo tyle ludzi umarło, tak? A on dalej siedzi i je raczy. No to co mówi? Ty, szok! Mój Panie, a Ty słyszałeś, że w ogóle Herod tam w ogóle pomordował ludzi w świątyni? Ja mówię, ale co z czym problem? Mówi, jak mówię, nie nawrócicie się do Boga, tak samo wszyscy poginiecie. Zobaczcie, zupełnie inne podejście do śmierci, nie ma tak poważnego podejścia. Z drugiej strony, jak się przyjaźni z kimś, tak? Na przykład w ogóle z Łazarzem, to płacze. Że to w ogóle, to co on tam prezentuje, to jest w ogóle szok. Najpierw mówi, to potem przyjdę. Tak, spóźnia się tam rzekł parę dni. Ten umarł. A ten w ogóle idzie z wiarą, że go wskrzesi. Widzi go martwego, się rozpłakał. On był zdrowy. To była normalna, zdrowa postać. Płakał, jak mu się chciało płakać. Śmiał się, jak mu się chciało śmiać. Chodził w wierze, czy był w dobrym humorze, czy w złym humorze. Rozumiecie? Poświęcał się. Normalnie kochał. Był normalny. Jezus był normalny. Normalny. Dlatego jego poglądy są ostateczną prawdą. Ostateczną prawdą. Tak on mówi, w ogóle mówiłem, nie troskajcie się o nic. No i koniec. Tylko na tej wypowiedzi. Na jednej tej wypowiedzi, tak? Można zrobić rewolucję w ogóle w Kościele. Weź sobie porozmawiaj z wierzącymi, narodzonymi z Bożego Ducha, wypełnionymi Duchem Świętym ludźmi. Proszę, usiądź z nimi i porozmawiaj. Mniej więcej 600 razy dziennie się troska. Odrodzony z Bożego Ducha chrześcijanin. Badania przeprowadzono. Rozmawiano około 600 razy. Powiem więcej. Więcej niż człowiek ze świata. Otóż ostatnio przebadano też w Stanach różne grupy ludzi, jeżeli chodzi o, o głębokie doświadczanie stanów depresyjnych. I wyobraźcie sobie, że my, ewangelicznie wierzący chrześcijanie, rozumiecie, jesteśmy w jednej z największych form zagrożenia depresją. Za nami są tylko ortodoksyjni muzułmanie. Tylko oni mają od nas trudniej. Takie coś jest zrobione w baniach kościoła. Rozumiesz? Kupa ewangelicznych chrześcijan to balansuje na granicy depresji. Depresji. Dlaczego? Przyszli do Jezusa. Miało być tak słodko. A teraz cholera w ogóle słodko nie jest. Wcześniej to chociaż grzeszyli bezkarnie. A teraz jeszcze się potępiają, że grzeszą. I tak im się chce grzeszyć dalej. Nie doświadczają mocy, tylko się wstrzymują. Chrześcijanie są mistrzami świata we wstrzymywaniu się od grzechu. Tak? Ja nieraz mówię w ogóle, co ty w ogóle robisz? On mówi, drwam. Ja mówię, bo się zesrasz. Mówię, słyszałeś kiedyś o tym, że tak nie można się napinać? Rozluźnij się. Kto trwa w tym, żeby nie grzeszyć? Przecież to się można wściec. Jak to trwać? Co to jest? To nie taka jest moc. To nie to, o to chodzi w mocy. Ale
Chrześcijanin kilkaset razy dziennie boi się, martwi. A Jezus sobie chodzi i on mówi, nie troskajcie się o nic. Szok. Ale to jest prawdziwe. Dlaczego ja wam daję te różne przykłady? Bo chcę, żebyście zaczęli badać dogłębnie temat prawdy. Na mnie wolno lajtowo przejść. Bo to jest coś, co jest w ogóle gruntem w naszym życiu. Nie ma takiego czegoś, że prawda jest poza Chrystusem. Jeżeli jakakolwiek moja koncepcja odstaje od koncepcji Jezusa, to ja jestem w błędzie. To ja muszę pokutować. Jeżeli moja emocja jakaś, jedna, stoi w opozycji do emocji Jezusa w takiej, w podobnej dziedzinie, to ja mam problem emocjonalny i muszę uznać, że jestem zaburzony. Miłość nie szuka swego. Dzień dobry. Jestem terapeutą zawodowym, przy tym wszystkim jeszcze teraz. Pracuję z różnymi ludźmi. Przychodzą do mnie odrodzeni z Bożego Ducha chrześcijanie. Mężowie, żony. I opowiadają mi swoje życie. I mówią mi tak. Dlaczego on się mną nie interesuje? A ja mówię tak. A dlaczego chciałabyś, żeby się interesował? Przez mój mąż. Ja mówię, jesteś odrodzona z Bożego Ducha? Jestem. Jesteś wypełniona Duchem Świętym? Jestem. Mówię, wierzysz w prawdy Boże? Wierzę. Mnie. Miłość nie szuka swojego. Ale ja mówię, powtórz po mnie. Ja mówię, ja ci pomogę. Będziemy pracować razem, ale najpierw stań na prawdzie. Dopóki szukasz swego, nie zadziała moc. Ale on jest tak, ja mówię, miłość nie myśli nic złego. Co chcesz powiedzieć mi teraz o swoim mężu? Co cię wypienia? No powiedz coś. No powiedz. Powiedz coś prawdziwego do mnie. Powiedz, że jest świetny. Powiedz teraz. Ona płacze, ale nie powiedz. Znać pozytyw jakiś. Ona nie może znaleźć pozytywu. Ja mówię, zobacz, to masz w głowie, jakie szambo. I co ty chcesz teraz? Najpierw musimy wybrać to szambo. Dawaj, chodź, staniemy na prawdzie. A potem rozpoczniemy zmianę waszego życia. Musisz dotknąć prawdy. Najpierw musisz weź prawdę, ja nie będę szukała swego. Patrz, na sformułowanie nie będę szukała swego przyjdzie moc. Bo moc przychodzi na prawdę. Moc nie przychodzi na nic innego, rozumiecie? Na nic. Tam, gdzie prawda, tam moc. Nie ma prawdy, nie ma mocy. Tak jak nie ma pasa startowego, samolot nie wystartuje. Koniec. Się nie ma jak rozpędzić. Duch Święty nie ma jak wylądować w miejscu, gdzie nie ma prawdy. Ludzie mówią, chcę mocy, a jednocześnie nie chcą prawdy. Ja mówię, postanów dziś przed Bogiem, że nie będziesz szukała swego. I nie będziesz myślała nic złego. Jak on znowu do ciebie przyjdzie i znowu zachowa się jak bydle, tak? I znowu ci do głowy przyjdą masy różnych myśli przeciwko niemu, to uznasz każdą z nich za opresję i wystąpisz przeciwko każdej z nich, jak przeciwko demonowi. I dawaj, zrobisz to teraz. Pasuje ci, ja dalej cię poprowadzę, jeżeli ty upowiesz do mnie, Artur, ja pójdę w tą prawdę. Z tym ludzie mają problem. I mówią, nie wiesz, co ja przeżywam. Ja mówię, człowieku, a co przeżywam? Jest mi ciężko, mówię, ciężko to Jezusowi na krzyżu. Nikomu z nas nie jest ciężej niż jemu było. Nikomu. Cokolwiek przeżywasz, czy przeżywałeś ciężkiego, jemu było ciężej. I ty nigdy nie sięgniesz po ten stan, po który on sięgnął. To jest, dlatego jest napisane, nikt się nie będzie opierał aż do krwi. Nikt. To jest załatwione. Ja wam chcę pokazać bardzo obrazowo temat prawdy. Możemy omijać ten temat. Możemy sobie iść dalej. Tylko bez tego się nie ruszy. Ja to wiem. Kiedyś trenowałem przez pewien okres czasu judo. Jako młody chłopak.
bardzo mnie denerwowało, że przez pierwsze 3 miesiące uczyli mnie upadać. Ja w ogóle chciałem, żeby oni mnie nauczyli w ogóle bardzo dużo technik od razu. Ja tam byłem w ogóle mega taki rozkręcony, padnę, ja w ogóle lubiłem sporty walki, teraz mówię, w ogóle on tutaj mnie nauczy, w ogóle facet był taki, ten nasz sensei, no kozak, on 17 km z Ursynowa przybiegał, tam z nami trening robił. On 17 km biegł i taka rozgrzewka jego była, ten trening. On nie przychodził, tylko i przybiegał. Kozak, no czarny pas, ja mówię, ale on mnie wyszkoli, a on mnie 3 miesiące uczył upadać. Ja byłem w ogóle wściekły, kiedy zapytałem sensei, dlaczego ty mnie uczysz upadać? Mówię, a on mówi, człowieku, żebyś się nie zabił. Jak ja cię nauczę upadać, tak, to obojętnie kto cię rzuci o cokolwiek w życiu, to ty się nie rozlecisz na kawałki. Nie bój się podstawowej rzeczy, to jest monotonne. Zgłębianie prawdy jest monotonne, monotonne. Ja ćwiczę, wiecie, wiele lat na siłowni i przyszła do mnie moja żona jakiś czas temu i mówi do mnie tak, ja chcę też ćwiczyć. Ja mówię, dobrze. Ona mówi, kiedy będę miała pierwsze efekty? Ja mówię, po pierwszych 2 latach nauczysz się ćwiczyć. Poznasz swój organizm. Zobaczysz, jakie masz stawy, ścięgna. Zobaczysz swoje słabe punkty. Po pierwszych 5 latach będą trwały efekty. Ja chyba, że Jezus wróci wcześniej. Ludzie przychodzą na siłownię w maju, tak? Bo się zbliża lipiec. Ego jest podkręcone jak automat. On przychodzi, proszę Ciebie, wygląda jak 42 numer nici w klapkach. On przychodzi, on chce stać się tytanem, proszę Ciebie, do lipca. Bo on w lipcu jedzie, proszę Ciebie, na plażę. Tak? Ja się na niego patrzę, mówię, człowiek, co on zrobi? Ja mówię, wyjdź stąd. To po co? To jest monotonne. Dieta jest monotonna. Ludzie mówią, rozpisz mi dietę. Rozpisuję im dietę. Rozumiecie? Mówią, ale to monotonne. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi? Co mnie to interesuje? Mówię, jak lubisz jakieś rzeczy, tak? To będzie dla Ciebie bardzo monotonne. Tak? Bo Ci to może, ja Ci wszystko wywrócę. Ale ja Ci daję gwarancję, tak? Że zmienisz sobie ten metabolizm. Po 3 miesiącach będziesz miał pierwsze fajne efekty już w organizmie, tak? Ale to jest monotonne. Monotonne jest jeść co 3 godziny. Ktoś mówi, ja mówię, jedz. A on mówi, nie jestem głodny. Ja mówię, co mi obchodzi, że jesteś głodny? Je się na czas. Nie wtedy, kiedy jesteś głodny. Je się o określonych godzinach. Bo to są fakty. Chcę Wam pokazać, że wszystkim kierują jakieś prawidła. Oddychamy płucami, patrzymy oczyma, słuchamy uszami, rozumiecie? Wykonujemy mnóstwo monotonnych czynności. Mycie zębów, monotonna sprawa. Jeszcze nie spotkałem w życiu fanatyka mycia zębów. Człowieka, który by niesamowicie opisał, ale ma szczoteczkę. Po prostu jak rano widzę, po prostu aż wow. Nie, no idę, patrzę, szczoteczka, no nie na, w ogóle moja szczoteczka nie ma imienia. Nie nadałem imienia jej, nie, w ogóle nie jest, ona jest dla mnie szczoteczką, rozumiesz? Biorę tą pastę, nakładam, myję te zęby, do Ciebie tak, jak to robię 40 parę lat. Zapominam, to jest monotonne, ale to powoduje, że te zęby są zdrowe. Fundamentalne rzeczy, ludzie, są monotonne i nieciekawe. To nieciekawe. Diabeł nam wbija poprzez religię takie rzeczy, mówi, ty się zajmij tym, co jest ciekawe w chrześcijaństwie. Ty popłyń tam. Świeże objawienie. Ja mówię, a co zrobiłeś ze starym objawieniem? Ja chciałem się dowiedzieć, w ilu procentach wykorzystałeś to, które miałeś do tej pory. To zrobiłeś. Bo ja prowadzę zwycięskie życie. Ja naprawdę, ludzie, ja naprawdę się nie martwię. Ja jestem w ogóle, ostatnio się zastanawiałem nad swoją głową, mówię, jaką mam pustkę tam. Ja mam taką pustkę w głowie, że Jezus może na łyżwach tam jeździć. Rozumiesz? W ogóle mam pustkę taką. Ja nie mam biegów, myśli, nie siedzę w ogóle. Ja siedzę i nie myślę. Jest mi dobrze. Rozumiecie? W ogóle, żeby objawienia przychodziły do człowieka, to musi być puste naczynie. Jak naczynie jest pełne śmieci, jakie tam objawienie ma przyjść?
Rozumiesz? Chciałbyś, czy chciałabyś, żeby ci ktoś podał w ogóle w koszu na śmieci jakieś cudowne jedzenie? Super steak, tu wszystko pięknie, rozumiesz, elegancko, tylko że na śmieciach położymy. Mariusz, powiedz, jest to bardzo zdrowe. Tak nie ma. Poznacie prawdę, głęboko w nią wejdziecie, będziecie ją rozważać. Spędzicie czas na tym, żeby zobaczyć, kim jest Jezus. Co to jest za postać? Kto to jest Jezus? Co zrobił Jezus? Jakie miał koncepcje? Co on uważał? Co to było w ogóle? Musisz oszaleć na tym punkcie. Ginosko, to poznanie prawdy cię wyswobodzi. Trzeba zwariować na tym punkcie. To nie można tam łapu, capu, prawa, lewa, rozumiesz, co to jest w ogóle? Jeżeli my chcemy sukcesu w życiu, to my musimy na tym punkcie zwariować. Tylko fanatycy osiągają sukcesy, rozumiecie? Człowiek, który jest częścią tłumu, to tłumok. Rozumiecie? To część jakiegoś w ogóle nurtu, to płynie. Ludzie są podobni zupełnie do nikogo, rozumiesz, tym wszystkim, i tak płyną i mówią, coś mi się dobrego zdarzy, bo przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Proszę Cię. Mnóstwo ludzi w Kościele jest nieszczęśliwych. Prowadzą słabe życie, pełne kompleksów. Wiesz, ile jest zakompleksionych ludzi? A w Polsce dwa razy tyle. To jest tak zakompleksiony naród, się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy są po 20 lat w Chrystusie. Ostatnio za kombobeczką zacząłem pracować terapeutycznie. 20 lat w Chrystusie. Ja do niej mówię tak. Podaj mi jedną rzecz w tobie, która jest ciekawa. On mówi, jestem narodzona z Bożego Ducha. Ja mówię, proszę cię, błagam cię, nie biorę od ciebie pieniędzy za to. Weź uszanuj mnie troszkę. To jest przesada. Bez przesady. Co ty uważasz, że ty usiądziesz na ławce w parku i ludzie widzą, że ty Chrystus mieszka w tobie? Ona nie ma męża też. Ja mówię, wyobrażasz sobie, co w tobie może facet ciekawego sprawić? Mówię, masz coś takiego w ogóle według ciebie? Ja mówię, człowieku. Ja mówię, popatrz, siedzę tutaj z tobą, mówię, masz piękne usta. A ta się rozpadła. Ja mówię, posłuchaj, wrócisz do domu i będziesz patrzyła w lustro codziennie. I będziesz mówiła tak. Panie Jezu, dziękuję Ci za moje piękne usta. Pokochasz te usta. Znajdź jeden punkt, z którego ruszysz. Rozumiecie? Jeden punkt. To jest tak zakompleksowane. Ludzie nie widzą w sobie nic ciekawego, nic atrakcyjnego. A chcą odnosić sukcesy. W swoich osobowościach nie widzą nic. Jak ja się pytam, co jest u ciebie, to pytają halleluja. No halleluja. Co u ciebie? Halleluja. Jak się czujesz? Chwała Bogu. Tak odzywa się, ludzie się odzywają, wierzący ludzie. Co u ciebie? Halleluja. Jak się czujesz? Chwała Bogu. Jak to ugryźć? Co z tym zrobić w ogóle? Wiecie? Jak halleluja się czujesz? Halleluja. Jak sięgniemy w genezę tego słowa, będę wam o tym tłumaczył słowo halleluja. To jest szalone pytanie dla Jahwe. To się tak tłumaczy. Halleluja. A mówię, co ty robisz? Jak ty tutaj wiedziesz w jakimś, proszę ciebie, wiesz, daj się z nieba, to ja powiem, to ty się czujesz jak halleluja. No to ja bym to rozumiał wtedy. Co u ciebie? Chwała Bogu. Mówię, ludzie nie umieją rozmawiać. Ubrać się nie potrafią. Jezus miał na sobie ubranie, które było warte tyle pieniędzy, że rzymscy żołnierze, którzy mieli bardzo wysokie pensje, rzucali losy o te ciuchy. A Kościół wygląda człowieka, jakby go psu z gardła wywlók. I się mówi, to jest pobożność. Jestem pobożny. Ja mówię, jesteś dziadem. Do sklepu z ciuchami używanymi byś poszedł, byś jakieś ubranie ubrał. Kobiety nie wyglądają jak kobiety, mężczyźni nie wyglądają jak mężczyźni. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Nie wiadomo, czy to brat, czy siostra, co to w ogóle jest. To w ogóle jest. Żydówka, człowieku, w tamtych czasach, ona wyglądała, powiedzmy, jak księżniczka.
Dzisiaj nie, bo to jest ciało. To są kompleksy, mówię twoje. To są kompleksy. Jest zakompleksionym człowiekiem. Zakompleksiony. Prawda cię musi wyzwolić. Jak ty będziesz głosił Chrystusa? Jak? Gdzie ty pójdziesz? Jezus jest nazwany kilkakrotnie w Piśmie Świętym terapeutą. Terapeuta. Terapeuta. Z nimi terapię robił. Siedział do dwunastko i w ogóle czyścił im głowę. Przecież oni byli tak zaburzeni, że się w głowie nie mieści człowiek. Jedni podpalać coś chcieli, ludzie wie, inny tam człowieku, Tomasz, człowieku chodzi przy nim tyle czasu, niewierzący do końca, tam palce musi w dziury wkładać. Piotr Sprzedawczyk od razu był powie, nie, 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 go nie znam w ogóle. To taka ekipa. Znaczy tam jedną terapię trzeba im było zrobić wszystkim, tak? Wszystkim po kolei. Tacy byli odważni, że pod krzyżem tylko Jan został, młody chłopak. Tak? Maria, co go urodziła i Maria z Magdali, była prostytutka. Trzy osoby pod krzyżem zostały z całej ekipy. Reszta zwiała. Chcę wam pokazać, jaka jest wielka różnica między tym, co nam wtłoczono do głów, a realną prawdą. Jezus jest rzeczywistością. Jego koncepcje, poglądy, zdanie, jego zachowania. Rozumiecie? On w ogóle pewnych tematów nigdy nie poruszył. Poszedł do Kany Galilejskiej, zrobił im 600 litrów wina. Przecież oni się pochlali jak świnia. 600 litrów wina im nakręcił w tej Kanie Galilejskiej. Po co? Po co to zrobił? Co to w ogóle jest? Co? Jakie on miał podejście do rzeczy? Zobaczcie to. Czy jego w ogóle obchodziło to? Czy on im zabraniał czegoś? On mówił, nie, to przecież to w ogóle to miłośnie tylko podejście. No. Chcecie czy nie chcecie chlać? Wina nam zrób. Mam masz te wino, proszę bardzo. 600 litrów. 600 litrów. Bóg im zrobił 600 litrów. A dzisiaj się uczysz, jak Melen do siebie podchodzi na ulicy i mówi: ziomuś, poratuj 20 groszy, to trzeba mu Ewangelię kłosić. A powiedziałeś mu coś o Jezusie? Ja mówię, nic mu nie powiedziałem, na wódkę mu dałem człowieku, no to nie rozumiem, że na wódkę chciał. A o Jezusie mu nie powiedziałem. To odrealniony świat jest, odrealniony. Ludzie czują się w jakichś dziwnych obowiązkach, jakieś ciężary na sobie noszą. Rozumiecie? Też tak miałem, też byłem tak odrealniony. Potem, jak zacząłem się uwalniać, jak zacząłem przyjmować prawdę, zacząłem żyć przez prawdę, zacząłem przyprowadzać masę ludzi do Jezusa. Masę ludzi. Zaczęły się wydarzać nam takie sytuacje, żebym ich nie wymyślił. Poszliśmy na Starówkę kiedyś głosić Ewangelię. Były, jak to się nazywa, to święto dla tych, dla studentów? Juwenalia. Poszliśmy na Juwenalia, bo tam miał grać kult. I ustaliśmy przed takim jednym miejscu na Starówce, żeby do tych studentów tam głosić. No, my to ogłosimy tam, wiesz, no, paru setkom ludzi Ewangelię. Tak? Ale mówię, coś tam ciężko się przebić przez tą Starówkę. Było jakoś, mówię, policji, prawda, mówię, Juwenalia, pełno policji. Rozstawiliśmy sprzęt przy krakowskim przedmieściu. Przemaszerowało przed nami 250 tysięcy ludzi. Był marsz Platformy Obywatelskiej. Jednego dnia ogłosiliśmy Ewangelię 250 tysięcy ludzi. Jeden strzał. Jeden strzał. Naczelnym politykom, którzy tam szli, patrzyli na nas. Rozumiecie? A my dwie kolumny 500-ki, proszę Ciebie, i tylko głosiliśmy, dopóki nie przeszła w ogóle cała kolumna. Byliśmy padnięci, trwało to parę godzin. Podchodzili do nas, modliliśmy się o chorych. Rozumiecie? Tak się żyje, jak się chodzi w prawdzie. Byliśmy w większości programów telewizyjnych w Polsce, dotarliśmy z Ewangelią do milionów ludzi. Byliśmy w większości gazet w Polsce. Pamiętam, że kiedyś z synem naszym w ogóle rozmawiam, coś tam mówiłem w takim okresie, w gimnazjum coś tam tłumaczyłem i on wyszedł z domu i poszedł do sklepu sobie kupić kolę.
Poszedł do sklepu, wszedł do sklepu, do marketu, tam stał taki stojak na gazety, a na środku w ogóle, na środku jednej gazety ja stoję. Wraca do domu, mówi, kurczę, nie mogę się uwolnić od ciebie. Przed chwilą wyszedłem z domu, gadałeś mi tutaj, wchodzę do sklepu, jesteś, mówię, w tygodniku jakaś pani domu w ogóle, na pierwszej stronie. Chodzi o to, że prawda otwiera drogę do sukcesu każdego rzędu. Prawda! A ten drugi system, ten system kłamstwa, ubrany w religię, ubrany w humanizm, to jest coś, czym żyjemy przez cały czas, dziś. My tym żyjemy, ludzie. Wzięliśmy to ze świata, wzięliśmy to z kościoła. Chcę, żebyście badali Jezusa. Stań się fanatykiem tego, co robił Jezus. Zbadaj, kim był Jezus. Zbadaj, kim jesteś w Jezusie. Spędź na tym miesiące. W ogóle przestań szukać innych rzeczy, tylko tych. Zacznij o tym myśleć. Zacznij to ogłaszać. Rozumiesz? Wstań jutro rano i powiedz, jestem królem, bo ty jesteś królem. Są mi poddane narody, bo tobie są poddane narody. Na jedno moje słowo są mi wszyscy posłuszni. Zacznij to mówić, to są jego słowa. Popatrz na swoje ręce, tak? I powiedz, mam ręce, które leczą. Dzisiaj pójdę do pracy, pójdę do szkoły. Jak się pojawi przy mnie ktoś chory, to powiem mu tak, mam ręce, które leczą. Położyć na ciebie. Zostaniesz uzdrowiony. Chcesz? A nie mów, że jest marna pogoda. Albo że ci jest ciężko. Bo on tak nie robił. On taki nie był. On wstawał rano. I wielkim głosem chwalił Ojca. On taki był. Nastaw sobie budzik. Wstań w nocy. Módl się w innych językach, aż padniesz. A potem się połóż spać. Jak byłeś w świecie, nie było problemu, żeby iść na imieniny, a po imieninach iść do pracy. Idź go uwielbiać. Taki był Jezus. Zacznij się przyznawać do niego. Tam, gdzie jesteś. Porzuć takie rzeczy, jak przemycanie Ewangelii. Miej przy sobie zawsze, proszę ciebie, coś, co możesz komuś dać. Powiedz, jestem narodzony z Bożego Ducha, jestem z tego dumny. On taki był. Rozgniewaj się na religię. Nie mów, wszystko dobrze, jesteśmy wszyscy równi. Nie jesteśmy wszyscy równi. Nie. Ja nie jestem równy. Jestem synem Boga. Nie jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. Jestem królem. Królem. Jesteś zjednoczony z królem. Nie mów, jaki diabeł opresję na nim przygotował. Ale diabeł jest straszny. Diabeł jest krótki jak fiutek krasnoludka. Taki jest diabeł. Taki jest diabeł. Diabeł nie jest mocny, nie jest silny. Diabeł to zwykły buntownik z chóru Boga. Nikt. Nikt. Jak przyjdzie do ciebie w najdrobniejszej opresji, powie, zamknij mordę, mendo społeczna, bo zadzwonię do mojego przyjaciela i pojedziemy z tobą jak z dziką świnią. Jeszcze raz nie podejdziesz, ty, bydlaku. Jeszcze raz. Rozumiesz? Tak go traktuj jak Jezus. Nie miej w ogóle poszanowania dla rzeczy, które nie są prawdą. Nie uznawaj rzeczy, których nie uznawał on. Przestań trwać w poglądach humanistycznych. Do Jezusa przyszli w ogóle ci, co pobierali podatek. A Jezus pyta Piotra, Piotrze, jak myślisz, synowie królestwa powinni płacić podatki czy nie? Ale mówi, żeby ich nie gorszyć, to iść tam wyjmij w ogóle rybkę, wyciągnij z buzi. Zobacz, jak on miał podejście. Płacił podatki. Dlaczego on płacił podatki? Żeby nie iść siedzieć. A nie, bo takie jest prawo i należy go przestrzegać. To są inne poglądy. To jest inne serce.
Ja ludzi nie uczę, płaccie podatki, bo takie jest prawo. Nie gówno obchodzi takie prawo, gdzie się zabiera ludziom 70% ich dochodów. Bo w mojej Biblii jest napisane 10% dla króla. Takie jest ustalenie Boże. Każde państwo, które pobiera więcej niż 10% od swoich obywateli, tak? To bezbożne państwo. Bezbożne. Ja nie będę mówił, halleluja, halleluja. Nie, halleluja. 23% VAT-u, halleluja. VAT piekła jest. A nie od Boga. Wszelka władza od Boga pochodzi, ale nie każdy władca. To jest wielka różnica. Także takie były poglądy Jezusa. Herod przysłał sługi i mówi, że chce się z nim zobaczyć. Ja mówię, powiedzcie temu lisowi, że mam czasu dzisiaj. Od nieba czasu dla króla Izraela. Bo dzisiaj udałem chorych i wypędzam demony dzisiaj i jutro. Nie mam czasu na głupoty. Jezus! Jezus! Rzeczywistość! Patrz na to, badaj to, szukaj tego. Wiedz, że to jest najbardziej opresjonowana rzecz, jaka jest na ziemi. Diabeł będzie chciał, żebyś trwał w kłamstwie. Żebyś siedział w byle czym. Będzie ci podsyłał rzeczy, które są nieważne. Książki, ludzi, koncepcje, kazania. Będzie chciał, żebyś siedział na tymku w jakichś religijnych miejscach, gdzie głosi wiek od trumny. On tak będzie chciał. Żeby tylko cię spłycić, żeby tylko cię zgasić, żebyś nie był jak Jezus, żebyś miał inne poglądy. Żebyś się zgodził z tym, co jest na zewnątrz. Ktoś mówił, o, w porządku, do pokoju jesteśmy powołani. Do pokoju? On powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Pokój, o którym on mówi później, jest tak samo przetłumaczony, tak? To jest pokój z Bogiem. Krótko powiedziawszy, nie przyniosłem spokoju, przyniosłem pokój. To jest wielka różnica. Pokój z Bogiem. Przyszedłem ludzi z Bogiem pojednać, on mówi, a nie dać im spokój wewnętrzny. Spokój wewnętrzny jest wynikiem pracy na prawdzie, a nie na tym, że Jezusa przyjąłeś. No proszę cię. No nie mów mi, że przyjąłeś Jezusa i się spokojny stał. Tak nie jest, no. Bo dalej towarzyszą problemy, kłopoty, tam 20 czy 30 lat chodzisz, to się uspokoiłeś, ale nie dlatego, że z tym Jezusem chodzisz, tylko dlatego, że się zestarzałeś. Kiedyś oglądam taki program, taki był facet, miał 70 parę lat i głosił na temat małżeństwa. Kaznodzieja, na prawdę w Chrystusie. I go tak oglądam, bo mówił takie fajne rzeczy, mądre różne, natomiast on mówił na temat taki, że mówi, jak to można sobie wziąć autorytet nad pociągiem seksualnym. Bo ja tego słucham, w ogóle słucham. I Duch Święty tutaj mówi, wie dlaczego on tak mówi? Ja mówię, właśnie nie wiem, panie. A Bóg mówi, bo on jest stary. Wiesz, jak się ma 70, mam 7 lat, czy 78, to sobie można brać autorytet nad pociągiem seksualnym, tak? Człowiek. To jest żaden problem. Tak? Ale jak się ma 3 dychy, i się ma testosteron tak, że wychodzi komuś dziurkami, bardzo proszę, bierz autorytet teraz. Tak. Ja miałem 2 lata dar celibatu, jak siedziałem w więzieniu, przez dnia na dzień, to był cud, a po 2 latach, przecież jak się skończył, tak, to myślałem, że zgłupiej. Nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Tylko mnie diabło 80 razy na minutę. I testosteron wrócił do pewnego poziomu. Prawda cię wyswobodzi. Prawda jest w Jezusie. Badaj Jezusa. Choćbyś przez pewien okres czasu nie miał robić nic innego, tylko studiować Ewangelię. Popatrz na Niego, na Jego zachowania, koncepcje. Zbadaj też, co mówił, do kogo mówił, jak mówił, bo to wszystko jest zróżnicowane. Bo on często przeczy sam sobie. On przeczy sam sobie, dlatego że mówi do różnych ludzi. Od jednych mówi to, do innych co innego. Tak, bo to są różni ludzie, różne koncepty, różne czasy. W ogóle do tych, do tych to się mówi tylko w przypowieściach. Do tych i tam jest napisane, do tych, którzy są zewnątrz. Oryginał mówi, do tych, którzy są zewnętrzni. Zewnętrzny to jest duszewny. Duch jest w środku, dusza na zewnątrz. Oni są duszewni. Mówi, do duszewnych trzeba mówić w przypowieściach. Bajki im opowiadają, bo oni nie zatrybią w ogóle, wiesz. A wam to się inaczej mówi. No to jest w ogóle to takie, taka postać, to dziwna postać była.
To się drogą do Emaus, to udawał, że nie chce wejść do domu. Przecież udawanie to jest kłamstwo, tak? On udaje, że nie chce wejść. Tam idzie dalej. Że wrogowie zaczepili, chodź tutaj do nas. Po co on to robi? Bo chodzi o adorację. Żeby wzbudzić w nich adorację. Gra. To był aktor. Taki jest Bóg. Jemu zależy na dwóch rzeczach. Żeby chrześcijanie załapali siłę prawdy i potęgę miłości. Jak to Kościół załapie, rozumiecie, to diabeł nam nawizę może. Bo w granicach prawdy i miłości w ogóle jesteś nietykalny. Dlatego jest napisane, mocny jest Pan w granicach Izraela. Jest napisane, i zły nie może cię tknąć. Kiedy cię nie może tknąć? Jak ty chodzisz w tych granicach w ogóle. A to trzeba granice zbudować. A przeciętny chrześcijanie to ma takie dziury, rozumiesz? Że tam w ogóle całe stado demonów wchodzi. Tak? I się nie pobrudzi wcale. Takie są dziury. Badajcie prawdę, a prawda będzie was wyswobadzać. Wyjdziecie z każdej opresji. Dowiedziałem się, że w ranach Jesienica Jezusa jest moje uzdrowienie. Taką prawdę poznałem. Siedzę i sobie myślę, to znaczy, że choroba jest nielegalnie, Panie Boże. Nielegalnie. To mówię, to ja się nie rozchoruję. Jeżeli mi się zdarzyło, że przyszła do mnie choroba i zaczęło mnie coś się dziać, ja mówię, nie, to jest nielegalne. Przecież jaka jest prawda. To jest niemożliwe. Miałem raka. Bo chcąc wyjść z więzienia, zrobiłem sobie raka. Temat rzeka. Nie chcę mi się teraz opowiadać o tym. Uaktywnił się po moim nawróceniu. Wstrzykiwałem sobie w zatokę szczękowo-twarzową w ogóle substancje chemiczne pewne. Wypuścili mnie na wolność po niecałych 3 latach. Byłem nienawrócony jeszcze oczywiście. Potem się nawróciłem. Uaktywnił się nowotwór. Diabeł uderzył w takie miejsce, które było osłabione. Tak? Doprowadził do tego, że powstał. Pamiętam, modliłem się, bo byłem wtedy porządnym zielonoświątkowcem i wierzyłem w to, że Bóg ludzi doświadcza. W tym kościele, w którym byłem, jak nie można było kogoś uzdrowić, to mu czytano księgę Hioba. Tłumaczono mu, że to jest szlachetny, Pan cię teraz czegoś uczy. Przez to, że jesteś chory, Pan cię nauczy, to będziesz zdrowy. A jak nie będziesz zdrowy, to też dziękuj Bogu. Myślałem, jak dziękować Bogu, jak się umrze już. Modliłem się, Panie, uzdrów mnie, Panie. Zachowałem się jak żebrak. No powiedział do mnie, nie mogę cię uzdrowić. Ja mówię, ja nie chcesz. Nie, nie mogę. Dlaczego mnie nie możesz uzdrowić? Bo cię uzdrowiłem. Jesteś zdrowy. Ja mam na twarzy guz wielkości mandarynki. A tu mam skierowanie do szpitala od pani profesor Śliwińskiej. Już mam wykupione te. Szczepionki, a do centrum idę do szpitala, mam już czas, żeby się Pan odkładał. A Bóg mówi, a to jest Twoje zdanie. Jeśli tak uważasz, to idź. Masz już szczepionki, masz miejsce. W ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. Jesteś zdrowy, Artur, czy masz raka? Co masz? Ja mówię, jestem zdrowy. Jeszcze moja żona była nienawrócona, wyszedłem z tego pokoju i mówię do Agaty, nigdy do szpitala, bo jestem zdrowy. No, jesteś chory psychicznie. Bo tuż po tym, jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, modliłem się innymi językami, a nawet podsłuchiwałem. Mówiła, po pierwsze bełkoczesz od kilku dni. Po pierwsze. Chory na głowę. Połóż się do szpitala, mówi do mnie. Ja mówię do niej, do szpitala się kładą chorzy ludzie. Temperaturę miałem cały czas, rozumiecie? Powiększone węzły chłonne. Ja mówię, ja nie idę do szpitala. No bo jak do szpitala zdrowi ludzie chodzą, no co? Goliłem się, pamiętam, w ogóle po tym guzie. I ogłaszałem, że nie mam guza. Patrzyłem w lustro i mówiłem, w ogóle nie mam guza. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać.
Guza, widziałem, czułem. Bolało mnie wszystko. Po dwóch tygodniach zaczął się wchłaniać. Potem się wchłonął i zniknął zupełnie. To samo było później zadane. 8 miesięcy ogłaszałem, że nie ma guza piersi. Miała temperaturę. Pierś miała spuchniętą, leciała aeroba. Pytałem Boga w łzach, mówię, jak mam jej pomóc. A pół do mnie mówi, traktuj ją jak zdrową. Traktuj ją jak zdrową! Więc przychodziłem, mówię, Agata, jedziemy w trasę, mamy 20 usług. Trzeba się modlić o chorych. Ona w temperaturze 39 stopni prowadziła samochód przez pół Polski. Z okładami na piersi. Modliła się o ludzi. Wychodziła głosić Ewangelię. I zaczął się wchłaniać. I zniknął. Bo prawda jest taka, że w ranach tysięcach Jezusa jest uzdrowienie każdego człowieka. Taka prawda jest. On nie uzdrawia. Bóg nikogo nie uzdrawia dzisiaj. Bóg się nie zajmuje uzdrawianiem. To nie jest w ogóle Bóg, co uzdrawia. Bo On uzdrowił. Kogo ma uzdrawiać, jak uzdrowił? Tak samo jak nie zbawia. Modlitwa, Panie, zbaw go. Jak go zbawia, to zbawiłem. No ale on nie przyjął się, ale to już nie moja sprawa, że mnie nie przyjął. Ja go zbawiłem. Umarłem za niego. Jest zbawiony. Ostatnio jedna dziewczyna od nas z kościoła pisała artykuł, napisała w internecie, to głupio w ogóle, tak w bardzo takim fajnym sarkazmem żydowskim napisała. To bardzo głupio, mówię, być zbawionym i iść do piekła. Mówię, wstyd? Napisała tam, to wstyd? Głupota. W ogóle. Cię zbawią do piekła i nie wejść. Ale to są prawdy. Kiedy badasz prawdę, prawda zaczyna cię przenikać, zaczynasz wyznawać tą prawdę. Rozumiecie? Zapisuj te prawdy. Ja mam, nie wyrzucam tej Biblii, bo mi szkoda, że ja mam wszędzie pozapisywane prawdy. Przestudiowane, przegryzione przeze mnie. Ja nimi żyję. Do mnie dziś przychodzi diabeł na przykład i chce do mnie coś powiedzieć. Ale ja jestem pełen prawdy. Ja mówię, zamknij mordę. On mówi, jestem kimś. On mówi, jesteś nikt. 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 Zniszczy cię. On mówi, nie dotkniesz mnie. I tak przez całe życie lecimy. I tak się rozwijamy. Rozumiecie? Chciał mnie zabić kilkakrotnie fizycznie. Chciał zniszczyć moją rodzinę. Rozumiecie? Chciał rozwalić naszą służbę. Wielokrotnie. Nigdy mu się nie udało. Nigdy. Teraz w grudniu podpisywaliśmy statut federacji. Zawiązaliśmy federację. Zalegalizowaliśmy zespół apostolski. I poszło wszystko do ministerstwa. W marcu odbierzemy dokumenty. Jesteśmy pierwszą zalegalizowaną sektą. A ja jestem księdzem, któremu państwo dopłaca 80% do ZUS-u. Dlaczego? Bo prawda jest w moim życiu. Chcę, żebyście to zrozumieli. To jest w ogóle podstawa do wejścia w dalsze nauczania. Bo zawsze się będziemy do tego odwoływać. Zawsze. Kiedy będziemy sięgać po każdy inny temat i po każdą inną rzecz, to do tego, co robimy tutaj dzisiaj, będziemy się zawsze odwoływać.